Siemeczko, jestem Pepetyn Linz, witam was na Minecraftie. Dzisiaj będziemy sobie pyskać na chwasty nowym opyskiwaczem. Doczekałem się znacznego, tutaj można powiedzieć, skoku. 300-litrowego zbiornika opyskiwaczu na 600. Przedaje mi dwukrotność oczywiście, ale co najważniejsze, 8 metrów szerokości na 15, więc jest laleczka. Opyskiwacz nóżka kosztował mnie 8000, 6500 zapłaciłem ja i 1500 dostałem zwrotu, czy zwrotu, no po prostu dostałem 1500 w ramach tego, że dałem rozliczenie swój stary opyskiwacz. Nie był zajechany nic, więc tyle dostałem. Czekajcie, to jeszcze jedną rzecz ustawię. Dałem w początku, żeby już miał pokój. O, powik i lecimy. Na koncie 9000, no bo oczywiście jeszcze opcje na chwasty trzeba było kupić. Więc no, poszło trochę pieniędzy. 9100. Całą soję wykosiłem, jak widzicie, jest wykoszona. Jest na przyczepach. Podjadę wam pokażę. Bo jest ich sporo. Jest jej sporo, proszę państwa, aż się zdziwiłem. Trochę tutaj podobnać. Wnosi trochę, muszę obciążniki kupić. Co wam pokażę? Bo dostawy są grube. Soja w tym roku oddała. Z nawiązku chyba zaskę zboża, które właśnie miałem u siebie na gospodarstwie. To normalnie jest szok. Jedno przyczepy. Te przyczepy są pełniutkie. Już wam pokazuję. Nie skorzysta się on. No i tutaj na case mamy 18, blisko 19 ton. Więc naprawdę jest sporo. Prawie na 35 ton soi. Więc jest petarda. Czemu jest na przyczepie soja? No nie mam gdzie składować. Nie mam gdzie jej składować, bo nie mam silosów. No bo mam rzepak i mam pszenicę. No i siłą rzeczy jest to, że nie mam gdzie jej tutaj zmieścić. Więc muszę ją trzymać na przyczepach. Myślę, że będę chciał ją wepchać tam gdzieś do garażu. Gdzieś tam kombinować. Chociaż nie wiem, czy to wypali. Szczerze mówiąc. No ale będę się starał. Bo nie chciałbym teraz tego sprzedawać. No ale wiadomo, jeśli będzie potrzeba, no to się ją po prostu sprzeda. No bo będzie nowa inwestycja na gospodarstwie. Naprawdę najbliższa inwestycja na gospodarstwie, która no jest, no, jest wymagana u mnie na gospodarstwie. Czekajcie, czy nie mogę lancy więcej niż jej opuścić? No nie mogę. I tak, dobra, lecimy. Będę wam tłumaczył, o co mi kaman. 10 na godzinę, tak mniej więcej mam ustawione 2,5 bara ciśnienie, myślę, że wystarczające. Piąteczką sobie pyskamy na wolniejszym gazie, zobaczymy, czy to będzie pochodziło. Miałem trochę środka więcej kupić, właśnie na chwasty, mam 50 litrów jeszcze kupione w zanadrzu, ale nie wiem, czy wypali, znaczy będzie potrzebna w zasadzie tyle pysku, ale niech będzie już. Bo wiecie, to ja akurat opysk chwastobójczy, to nie będę to tak się bawił. To nie jest odżywka. O kurwa. To nie jest odżywka. Że ja muszę mieć tutaj elegancko ogarnięte dużą dawkę, tak? Tylko chcę mieć po prostu to opyskanie, żeby te chwasty z tym rzepaku mi tutaj zginęły, tak? No i tak. Co jeszcze chciałem powiedzieć? No ma inwestycja będzie na gospodarstwie. Jeśli wszystko będzie zgodnie z planem, kontaktowałem się w temacie hali łukowej. Chciałem powiem nie metalowy, tylko spostaka wiadomo obiekt, ale to się wiąże z dość sporymi kosztami, co na ten moment no, nie jest możliwe. Dogadałem się, miałem fajna hala 25 metrów długa na 12, coś około 12 metrów szerokości. Pamiętam, nie 12, coś na pewno w takiej szerokości.
No i znalazłem taką halę za 110 tysięcy. Zadzwoniłem, popytałem, jak to tam wygląda. To cena jest z montażem, czy to jest cena z jest ogólnie przygotowanym całym tutaj podłożem. No to nie jest taka cena z podłożem, ale to jest całym montażem. Więc no nie jest tragiczna cena, tak? Patrząc na to, że no, mi jest hala potrzebna. Nie muszę powiedzieć. Jest tu mnie hala potrzebna z tego względu, żebym ja miał. Może pewnie wypaczę, że 8 na godzinę nie wiesz. Z tego względu, że nie ma gdzie maszyn trzymać. I po drugie, nie ma gdzie zbożać. Więc no, z braku laku prawdopodobnie znowu co bank będzie uwielbiał oczywiście przeze mnie, przez moją skromną osobę. Trzeba się do banku uśmiechnąć. No i prawdopodobnie hala będzie postawiona jeszcze przed zimą. Ale nie stawiana jeszcze przed zimą z tego względu, że chcę mieć te maszyny, ciągniki, nie wiem, zboże. Mieć już schowane. Po prostu nie sprzedawać tego zboża, bo nie mam tego magazynu. Te maszyny nie mam niezbytnio schować. Więc postanowiłem. Na razie jestem w fazie zastanawiania się, ale jak to u mnie jest, jednak to bardziej te zastanawianie, to raczej będzie wyjdzie to w oczywiście czyny, tak powiem. No i będzie prawdopodobnie ci bliżej niż dalej myślenia. Hala łukowa postawiona. Przyszedłem, to jest jakiś tutaj. Nie wiem czemu tutaj na jakieś problemy z kolizją, nie wiem czego. O ważne. I tak. One mi właśnie u mnie to jest tak, że ja praktycznie bardziej zaraz działam niż to właśnie rozkminiam dłużej, bo rozkminianie jest no zmętne. Więc teraz dogadać się z jakimiś majstrami, którzy przyjdą jeszcze i przygotują i się podłożę. No bo ja już no niestety przez to wspomnę, już teraz nie mam czasu, żeby się pobawić samemu z budową i tak dalej. Przyjadą majstry, będą mi to ogarniać. Oczywiście tutaj też coś się kurna, bo muszę powiedzieć na te drzewa z tym, bo wydarznią. Na niemiłosiernie. Pogadać z ekipą jakąś, która przyjdzie i przygotuje mi posadzkę. Przygotuje mi wszystko, żeby tamci już mogli wejść i ogarniać temat związany z stawianiem tego obiektu, właśnie z tej hali łukowej. Bo to jest najtańsza linia oporu, a wiem, że no tutaj mi się przyda taki obiekt mimo wszystko. Bo patrząc na to, jest za dużo maszyn, a jest mało miejsca. Poszliśmy w obole, poszliśmy w jakieś tam fotowoltaiki, a można powiedzieć najważniejsze rzeczy nie mam, czyli mam powiedzieć hal magazynu właśnie po to, żeby mieć na zboże i mieć po prostu na magazyn, na maszyny. A więc jeśli dobrze wszystko pójdzie, to w listopadzie już powinno to wszystko stać, jeśli by przyszli w październiku jeszcze, bo taki okres mniej więcej miesiąca czasu trzeba poczekać na to, żeby oni to wszystko przyszli, wymierzyli, posprawdzali. No to jest wszystko wiadomo, logiczne. Tu się nie ma co dziwić pod tym względem. Więc tak właśnie będzie robione. Trzeba się wziąć i zmobilizować, postawić tą halę. Chyba że będą mieli jakieś, jak to się mówi, tak zwane w cudzysłowie fabryczne kredytowanie, tak? No to wtedy wiadomo, będę miał przez firmę wziąć ten kredyt i niż brać sobie kredyt w banku. Dlatego i tak już tam jesteśmy dość, no żeby mieć sporo zadłużeni, więc trzeba będzie popytać się po prostu tych tą firmę, czy tak możliwości będą kredytowania. Normalnie chciałbym już mieć to z głowy, chciałbym mieć poza tym miejsce, już mam wyznaczone, tak jak już powiedziałem w poprzednim odcinku. Będzie to właśnie tam, gdzie jest silos na kiszonkę, właśnie przy polu przy soi, która była.
Tam będzie to wszystko wyrównane, tam będzie opieszczone do granic możliwości, żeby właśnie postawić sobie tutaj tą halówkową. I myślę, że po 40-150 tysiącach powinienem się zamknąć z ekipą właśnie tą przygotowującą teren, czyli z teren w zasadzie, z firmą, która właśnie mi tutaj ogarnęła wszystko właśnie podłoże, tak, pod tą halę łukową. To bym był zadowolony, no bo jednak tutaj no brak tego wszystko, bo tak, ciągniki mi się nie mieszczą, znaczy ciągniki jeszcze na opatego by gdzieś tam się pokowały, a tak, przyczepy, no nie ma tego miejsca, do tego nie ma miejsca na te zboże przede wszystkim, kombajn już też miejsca nie ma, bo kombajn został wydelegowany na zewnątrz teraz na ten moment, bo mam nawozy właśnie tam 1,5 tony, nawozu sobie leży, no wiadomo, ten nawóz zaraz pójdzie, dlatego dla mnie tego bizona na razie tak silny to nie stresuję z tym bizonem, bo tam nawóz zaraz pójdzie pod korzeń, pójdzie wszystko właśnie pod zasiewy jesienne, no ale jeszcze tak patrząc, no to troszeczkę trzeba to dopieścić to wszystko, żeby tam jakoś ręce i nogi miało, a czy to wypali? To zobaczymy. Po prostu zobaczymy, jak to wszystko wypali, ale mam nadzieję, że... A tutaj jest. O, ja wam zaraz pokażę. O co mi tam mam. Jak tutaj patrzcie. Mamy tutaj właśnie ten silos na kieszonkę. On będzie zniwelowany. Bo po prostu będzie usunięty, przeniesiony bliżej tamtej obory właśnie, bo to oponki sobie wezmę i wszystko będzie git. Tutaj będzie... Myślę, że gdzieś tutaj mniej więcej będzie się zaczynała hala. Odtąd. Gdzieś pewnie dotąd będzie wychodziła, może ewentualnie do podskosa będzie wychodziła. Tak, żeby po prostu na tę nóżkę, na moją nóżkę nie wychodziła. Na znowu. A też bym chciał mieć tutaj, z tego względu, że być może miała lepiej przed razem. Liczyłem z tyłu. Ale z tyłu nie wiem, czy to będzie miało księce i nogi. Zaryzykuję to postawię. Czy wyjdzie na tym lepiej? Patrząc na to, racjonalnie chyba będę miał lepiej, bo tak, jeśli tu będzie halałkowa, jeszcze będzie pewnie przejazdowa, jeśli się dogadamy z firmą, no to tak, będzie halałkowa przejazdowa, więc jeśli co do czego, to może pozwolenie wziąć na wycinkę tych, parę tych drzewek, to będzie przejazdówka, czyli tutaj będzie brama, prawdopodobnie będą drzwi, tam będą drzwi i wiecie, co do czego, to wjeżdżam sobie cyk z nogi, cyk stawiam, no fin, to zamykam. I sayonara. A zboże będę sobie wtedy wjeżdżać sobie stół nawet. Załatwię sobie na podwórzu i będę też miał w miarę, myślę, aby to ogarnięte. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie pod względem całości. My się tutaj dogadamy. No ale mówię, to jest już pewne, że taka inwestycja po prostu będzie zrobiona na głos po lastwie. Dobra, teraz tylko tak, postawić herbicyd. O, kurwa. Możemy sobie dolonować. Aha, przecież tego mnie nie ciągnie, zajebiście. Nas tak się buguje, nas tak, dobra. Powiedzmy, że trochę ujęliśmy. Co tam wiecie. Dziesiątek kosztował 600 zł, to nic mało. Więc tak. Myślę, że to będzie najlepsze posunięcie, żeby w końcu gdzieś tutaj zadziałać pod względem budynków. Liczymy na jakiś murowany, jakieś tam blachy z odzysku, coś w tym stylu. Ale powiem szczerze, patrząc też musiałem dać jakieś 110-150 tysięcy, mimo nawet jakichś tutaj prostaków z odzysku, jak się mówi, czy jakiejś budowy nadmiaru właśnie wziąć. A halałkowa to jest taki... Już dość częściej spotykany właśnie sprawa, rzecz, która naprawdę fajnie tutaj mi się zdaje oddawa mimo wszystko. I myślę, że podzielicie to w komentarzach, że to jednak też będzie fajna sprawa, fajna inwestycja w końcu, bo coś nowego, coś lepszego, tak? Pyk, to jeszcze zatniemy. Czy chyba... Tu się, że nie ma, jakoś tam sobie będę na razie bawił, tak?
No wiecie, no jakoś tutaj trzeba kombinować, no pod tym względem trzeba, po prostu trzeba. Jeszcze masz jedynie już pod tym dachem, mimo wszystko. To kombinować i cudować, wydawać pieniądze, mieć te maszyny pod dachem, zboże. Mieć te maszyny pod dachem, żeby już mieć głowę spokojną. Mówicie, zboże też sprzedaję, bo no nie mam gdzie to być magazyn, wiem, że trzeba jest odblowana, ale jednak też się boję, że jednak tutaj te zboże w jednym sensie może być zbyt mocno obciążające. No wiadomo, obrona jest postawiona, ale lepiej ją chyba napisać, że na coś innego niż mam grać i tam spać, bo to też jest męczące, tak? Podnieżna, zimuchawa, chodzić tam, cudować, przestawiać wszystko. Tak, to mamy wszystko, jedną głową, spokojną głowę, sypiemy sobie przy, powiedzmy, żyto właśnie na kuziwa, na posadzkę i ewentualnie podganiemy turen, znaczy ładowarką, ładowarką, już mamy zbanie. My się nie bawimy nic więcej, no bo nie potrzeba wtedy. Więc taka inwestycja będzie poczyniona. Chciałbym, mówię, to mieć zrobione już najpóźniej do listopada, jeśli firma by się zgodziła na te, powiedzmy, moje warunki i dałaby mi jakieś możliwe kredytowanie, no to będzie elegancko. Myślę, że czy to będzie najlepsze, a czy fajnie, znaleźć używkę, też bym zajebiście wyszedł, bo tutaj pasowałoby mieć jakikolwiek obiekt, który by był zdatny, stały oczywiście, żeby taka była cała konstrukcja mnie nie przedzeliała, i to byłoby lajka. Ale czy tak trafimy? Raczej wątpię, więc ja będę bardziej oscylował do tego, by zakupić to właśnie jako nowy właśnie nowy obiekt postawić, po prostu coś nowego połączyć, tak, znaczy nowego pod względem budynków, no to w sumie co my postawiliśmy, tak patrząc stacjonalnie, tylko tą bombę, tak, za 500 000, 550 tysięcy, to tylko tyle, więc no zobaczymy, pocudujemy, potworzymy, jak to będzie finalnie, zobaczymy i będziemy wtedy widzieć. Też jest plan postawienia nowego domu. Wiadomo, to jeszcze nie jest na ten rok, na następny, czy za 3 lata. Już też chcę tam wziąć, bo jednak ten dom już też, jak to się mówi, swoje lata ma. No już tak kroczki wychodzą, tak? Bo fajnie było z początku, jak się cieszył, 30 sobie obrabiał, drugą 30 obrabiał i tak zbytnie uwagi nie zwracał pod względem domu, jak to wyglądać ma, ale teraz patrzę, że no jednak to już troszeczkę też potrzebuje remontu, ale też patrzyłem, pytałem się fachowca, bo ja jestem takim człowiekiem, że chcę dużo rzeczy robić, mimo że między nią, ale no, chcę się dowiadywać. To powiedział mi, że teraz tak, optinkowanie domu to jest po jedno. Te mury podobno też coś w tym domu było nie tak, bo mówi, te mury są tak zniszczone, by ten dom byłby po wodzi, czy coś w tym stylu. Nie wiem, czy pamiętam, co dokładnie mówił. No i coś tam jakieś ekscesy były, tak? Pod tym domem, bo wiadomo, jeśli ktoś ogląda mnie od początku, ten wie, że to był, jak sama nazwa serii nazywa się, to było gospodarstwo licytacji. Więc ja kupiłem to zlicytowane gospodarstwo. Więc nie wiem, jaka to historia tego gospodarstwa była. Tutaj to gospodarzył. No ale powiem szczerze, no szału nie ma. Więc też prawdopodobnie teraz biurka to będzie. Nie wiem, jak to zrobię, bo patrząc racjonalnie, 600 tysięcy na chałupy teraz? 600? 700 tysięcy? Nie wiem nawet teraz dokładnie. Holendeka jakby jeszcze była, to jeszcze pobiedy by było, by jakoś tam postawił trochę taniej. No ale, no, wiecie, te 700 tysięcy postawienie domu jakiegoś tam
80-100-metrowego domu. I wtedy zobaczymy, jak wiskowi na nie wyjdzie. A patrząc tak naprawdę, tego nikt nic nie wie, jak to wiskowi na nie wyjdzie, bo tu planów jest pełno. Planów jest pełno, a pieniędzy mało. Dobra, chodźmy sobie jeszcze do pojedziemy sobie jeszcze podalej, żyjemy chwilę. I będziemy spierdalać do dalej. Nagrywać. Dobra, teraz tak. Jeśli to było wygląda obkraszanie, to tutaj będzie talerzowanie od tej strony. Czekajcie, od tej strony. O, pik, idziemy. Dobra. Pik. I tak. Co miałem powiedzieć? No w sumie, to 700 tysięcy też. Musiałbym gdzieś mniej więcej oscylować w połapie 700 tysięcy. To też podejrzewam, że i milion by trzeba mieć na to wyłożyć pieniędzy. No ale wiadomo, że dla mnie dom... Inaczej, dom jest ważny, ale wiadomo, że jednak więcej czasu spędza się tutaj w polach i w budynkach. Tutaj tak, tutaj się nie patrzy na to, żebym musiał patrzeć na to, abym musiał mieć wolną jakąś halierę, nie wiadomo jak. Kurwa, kapień na tekstur. Nie wiadomo jak długo, zajebiście chałupę zrobię, no. Tylko po prostu, żebym miał postawioną nową, to kurwa, nie kręci się. Nowy ten dom, ale to 700 tysięcy, muszę powiedzieć, tak mniej więcej. Co raczej dopiero by było, no chyba coś tam się stanie z domem, to będę wtedy myślał coś innego. No ale patrząc na to też, no, to już pomysł do mnie, bo powoli to ma właśnie Boba, już powiem, no to po co inwestujesz teraz to czy tamto, no ale wiadomo, tutaj patrząc, to teraz tak jak kluczki wychodzą, tak, z tym domem, inwestycje były poczynione już dawno, były zaplanowane dawno z tym, pod tym względem, więc teraz tego też nie mogę sobie tak odwrócić, powiedzieć, dobra, teraz tego nie robię, bo się mi opyla. Nie, opyla mi się wszystko, tylko po prostu trzeba to jakoś realnie rozłożyć w czasie, nie po wszystkim, po prostu to jakoś więcej nogi miało. Mimo wszystko, bo patrząc na to, to trzeba się trochę będzie pokombinować, potworzyć. Myślę, że dom jako pewien nowy postawiony będzie dopiero gdzieś na 4-5 lat. Jeśli skupię to, co ma w planie kupić. Najpierw było wiadomo, że na razie dach nie przecieka, to jest najważniejsze. Ściany nie pękają jeszcze aż tak mocno. Bo tam, no, do tego teksty takie są, bo te problemy nie chodzą z tym domem. No ale to się to liczyło, no tak, ja dałem gospodarkę 150 tysięcy, przepraszam, nie 150 tysięcy, no to to był śmieszny pieniądz, tak można powiedzieć. Można powiedzieć, że teraz patrząc te w dopłatach, wiadomo, nie z samej tej postawy, którą miałem gospodarstwo, tak. A teraz praktycznie wyciągam 10 lat taką, takie kupuję za gotówkę, mogę powiedzieć. Więc więc uważam, że trochę będzie pomyśleć o tym wszystkim, tak? Już powiem, po co tak nie jeździsz wzdłuż. Powiem, że lepiej mi się jeździ tak, więc tę minkę tu wyrobię i nie wzdłuż, ja to troszkę lepiej. No i jeszcze coś miałem powiedzieć odnośnie tej działki, bo to jak widzicie, jest ten norek, tak? Jest ten norek. No i pytałem się tutaj w urzędzie, bo to nie jest jakiś tam nawet jakiś dolotowy, jakiś tworzący, nie jakaś tam rzeczka, czy ja mogę to po prostu zasypać, ewentualnie coś tam pokombinować, żebym miał jakieś tam rzeczy. Tutaj mówi, na szczęście nic się tu nie dzieje, jeśli bym chciał, to nie ma problemu, mogę to zasypać i no, po prostu mogę to zasypać. I to będzie tak właśnie pewnie zamiana, że nie w tym momencie, nie w tym roku, ale teraz już jest marzy mi praktycznie jesień, więc już w planie na jesiennym to jest coś innego, będzie ta hala hołdowa stronienia. Więc tutaj będę szczerował gdzieś pewnie na tym roku i pewnie po żniwach, bo to raczej tutaj będzie prędko robione właśnie słabione pod żyto. Zależowane, trzeba tak powoli to rzucić, zaorać. I wtedy kminić, jak to wszystko ogarnąć, tak?
chodzi, żeby to wszystko zrobić. No wiadomo, teraz szkoda mi czasu na to, bo mam w dopłatach pisane, że też trzeba to zrobić, bo wiadomo, że teraz na to 80% zasiebu musi być, chciał czy nie chciał. Więc no tak robię, że 80% robię, tak właśnie jak widzicie. I to, że to na kieszonkę sieje. Po to, żeby właśnie zdecydowanie 80% było całości. Do tego mam pszenicę, mam żyto, ciężyto. No i przeważnie zostawiam tak, żeby tą, pod tą soję, tylko gdzieś tam był ten kawałek zostawiony, ewentualnie się podowiec. I to wszystko. Bo tak naprawdę, że to na kieszonkę by mi nawet nie było potrzebne, tak? Bo mógłbym sobie teraz nawet popcorn zrobić i to wszystko. Jednak patrząc na to, jeśli mam zasiać popcorn i dać się wiadomo co, zrobić z tym później, to wolę już zasiać te żyto i mieć, jeśli mówi, pokarm na bydła i mieć święty spokój i się później nie martwić. Bo jednak byki to przeżywą, krowy przeżywą to bez problemu. Żyto ma dużo włókna mimo wszystko. Wiadomo, nie masz tak dużo włókna jak inne, albo jakieś inne zboczniny, te rośliny, ale jednak też jest bardzo wartościowy, że towar, który no, jednak krowy dobrze jedzą. Więc dlatego tak robimy. Na górze teraz mam właśnie po soi, bo też tak teraz myślę, nie proszę, tylko przepraszam, po życie. Tam teraz zabić, muszę chyba popcorn tam zabić. Minić pod tym względem, żeby to jakoś więcej nogi miało. No co innego zrobić? Nic nie zrobię, muszę coś pokombinować. Muszę tylko w ten macie tyle. No bo tak, że to na książkę tam mówić dla mnie nie ma sensu. Popcorn jednak weźmę. No tak, to jest na okresie październik, luty, jak się nie mylę, lutym. Połowy lutego musi być, od połowy lutego można sobie dozorować, więc nie ma tego złego. No, teraz musiałbym tam obornik dać, to jest pojemno, znaczy obornik i później nawierzch tego właśnie poplonu, rzucić sobie gnojowicę, później po prostu dozorować, no i myślę, żeby było już naleczkę, tak, zawziąć pod pod łubin psoje, wziąć sobie wtedy naciszczę nawóz, później po oranym dać sobie nawóz, tak, dać sobie nawóz i co jeszcze? No i uprawić, zasiać tam soję, więc no trochę tego wszystkiego będzie, tych dodatków, trochę tego wszystkiego, trzeba trochę powiem myśleć, że teraz tak, trzeba zamówić całą ciężarkę nawozów, mimo że tyle pewnie podejrzeć, znaczy tyle nie powinno mi zejść, ale lepiej nie ryzykować, lepiej to sobie zamówić. Jak sobie tam już nie ma niczego leżą na te 2 lata, mimo że jest tam gdzieś, patrząc na to, tej gnojowicy obornika jest, ale jednak te mineralki, ja już mówię to w poprzednim odcinku, mineralne też muszą być, właśnie kawałki, znaczy nawozy dawać mineralne, żeby to jakoś miało więcej nogi. Dobra. Nie przedłużam, więc w dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jak już nie chcecie, to w górę komentarz. Dzięki za oglądanie, śmiejcie się z tego, że tak. Cześć.